Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was do prezentacji programu Total Commander wersji 8.1 na systemie operacyjnym Windows 7 64-bitowym. Total Commander także działa prawidłowo na systemach 32-bitowych. Tak prezentuje się główne okno naszego programu. Jak widzimy, mamy tu dwa okienka podzielone. Aktualnie znajduję się na partycji F. Tutaj bez problemu mogę skakać na kolejne, przełączać się na kolejne partycje, czy to napędy logiczne, czy otoczenie sieciowe. Jeżeli podłączyłbym jakiegoś pendrive'a, tak żebym tutaj otrzymał dysk wymienny, na który mógłbym się przełączyć i skopiować sobie pliki, czy usunąć. Mamy tu także możliwość dostosowania wyglądu. Możemy to zrobić tak, jak jest w eksploratorze Windows, jak będziemy przez mój komputer. Jednak taki wizualny efekt mi się bardzo nie podoba. Jestem przyzwyczajony do tego klasycznego. Otrzymuję tu także większą przejrzystość, jak i czytelność danych. Widzimy tutaj czas, kiedy ostatni raz został zmodyfikowany. Jeżeli na przykład na jakiś katalog najadę myszką i nacisnę na niego ze spacją, otrzymuję informację, jaka waga jest tego katalogu. Z ciekawszych tutaj jeszcze funkcji jest możliwość pakowania, jeżeli zaznaczę dany katalog bądź pliki, dam spakuj. Mogę tutaj dostosować format, jaki chcę, na przykład niech to będzie zip, ścieżkę dostępu, czyli na przykład F. I w bardzo prosty sposób stworzyłem archiwum zip. Właśnie z tymi plikami, które znajdują się tutaj w środku. Jednak teraz usunę te archiwum. Możemy także połączyć się z serwerem FTP. Tak więc ja to teraz Wam zaprezentuję. W bardzo prosty sposób możemy zarządzać naszą stroną internetową. Tutaj możemy usuwać pliki, wgrywać nowe, tworzyć kopie. Jedną z takich ciekawszych funkcji, jaką oferuje Total Commander, to jest bez wątpienia narzędzie do wielokrotnej zmiany nazwy plików. Jeżeli zaznaczymy sobie jakieś pliki, wejdziemy w tą opcję, możemy tutaj dostosować nazwę, na przykład moje pliki z podkreśleniem dolnym i dodać licznik. I będziemy po zmianie będą tak widoczne nasze dane. Możemy tutaj licznik dostosować, żeby startował od 0 bądź od 1. Możemy pomijać krok co 2. Oraz zmieniać także rozszerzenia, jeżeli na przykład chcemy mieć je w PNG. No dobrze, zmodyfikujmy sobie teraz nasze pliki, tak? W taki oto sposób. I widzimy, zmiany zostały zastosowane. Bardzo ciekawą też rzeczą jest dodawanie swoich jakby programów do tego naszego paska dostępu, dzięki czemu w bardzo szybki sposób uruchamiają się te programy, jak na przykład konsola. Możemy korzystać już z niej, wpisując tutaj swoje komendy. I zawsze znajdujemy się w tej ścieżce, w której uruchomimy naszą konsolę. Dla przykładu, jeżeli otworzę F wideotesty, to taka ścieżka się nam tutaj pojawi, a jeżeli wejdę do samej partycji F i uruchomię konsolę, to znajdujemy się w F. Jest to naprawdę bardzo pomocne. Kalkulator, który w bardzo prosty sposób pozwoli nam tutaj coś obliczyć. Przejdźmy do ustawień oraz do wyświetlania. Możemy tu dostosować wygląd i pokazywać ukryte pliki systemowe. Jest to bardzo pomocne, jeżeli poruszamy się po partycji C i chcemy usuwać niektóre rzeczy z katalogu, na przykład temp, czyli takiego, gdzie system przytrzymuje swoje pliki tymczasowo. Możemy dostosować wygląd naszych okienek, znaczy tych dwóch okienek, które tutaj prezentuję. Moim zdaniem te domyślne ustawienia, które już są w Total Commanderze zastosowane, są całkiem w porządku i bardzo czytelne, ale jeżeli ktoś chce, może sobie je zmienić. Funkcji tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli nam czegoś brakuje,
zawsze możemy skorzystać z wtyczek, które są dostępne na stronie producenta. Jest ich naprawdę bardzo dużo i pozwalają programowi przeżyć drugą młodość. I jeżeli czegoś nie możemy w tym programie wykonać, polecam rozglądnąć się za jakąś wtyczką, zainstalować ją i z niej skorzystać. Ciekawą funkcją także jest usuwanie plików. Jeżeli zaznaczymy tą opcję bądź ją odznaczymy, pliki usuwane pojawiają się w koszu, a jeżeli jest ta funkcja odznaczona, tak jak jest to u mnie zrobione, pliki nie trafiają do kosza, tylko są od razu usuwane. Jest to bardzo pomocne i przydatne. Jedną jeszcze z ciekawszych funkcji, jaką w Total Commanderze możemy zastosować, są sumy kontrolne. Spróbujmy sobie teraz na przykład spakować nasze pliki i stworzyć sumę kontrolną do tego archiwum. Mamy tu możliwość korzystania z MD5, tak więc ja z tego formatu skorzystam, z tej sumy kontrolnej i mamy tu nasz plik. I teraz jeżeli go uruchomię, widzimy, że wszystko zostało prawidłowo wykonane i nie ma żadnych błędów. Ale jeżeli wejdę w jakiś archiwum i na przykład usunę bądź zmodyfikuję jakiś plik i teraz spróbuję sprawdzić, już widzimy, mamy błąd CRC. W taki bardzo łatwy sposób możemy jakby korzystać z sum kontrolnych. Ciekawą rzeczą jest także podgląd plików. Jeżeli na przykład stworzymy sobie jakiś dokument tekstowy kombinacją klawiszy Shift plus F4 z rozszerzeniem TXT, otworzy nam się od razu edytor tekstowy. W moim przypadku jest to Notepad++. Wpiszemy sobie tu jakiś tekst. Zapiszemy i możemy go teraz edytować na dwa sposoby, uruchamiając go bądź naciskając klawisz F4. F4 służy do podglądu wszystkich plików, tak więc możemy je otworzyć na przykład, możemy także podglądnąć na przykład plik PNG, jednak jak widzimy są tu dla nas w ogóle nieczytelne znaki. Także możemy to zastosować dla plików Word, jednak efekt będzie całkiem podobny. I tak właśnie prezentuje się ten program. Służy on do zarządzania plikami, do przesyłania ich na serwery FTP, czy także do sieci lokalnej. W bardzo prosty sposób możemy modyfikować pliki. Mamy tu takie informacje, ile dany element waży, kiedy został ostatnio zmodyfikowany, jaki ma atrybut. Katalogi, jak i pliki tworzy się naprawdę w bardzo prosty sposób. Mamy szybki dostęp do pozostałych aplikacji, które mamy zainstalowane w naszym systemie i powiem Wam, że Total Commander w bardzo miły sposób urozmaica nam pracę na komputerze. Bardzo często z niego korzystam. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania na komputerze bez zainstalowanego tego programu. Zapraszam do przeczytania tekstowej recenzji na videotesty.pl oraz do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!